mówiłam, takie piórko trzeba było odpowiednio przygotować. Tu widzicie, piórko zostało nacięte, widzicie? Tak, i zahartowane. To znaczy, wkładano do gorącej wody, żeby to końcówkę tego piórka zahartować, żeby było twarde i sztywne, żeby można było pisać. A możecie cokolwiek. Nie wiem, jaki jod jest tutaj. No proszę, proszę przystąpcie. Ja próbuję jod pisać. Ja już napisałam moje imię. To jest takie patyczkiem na tym listce. Jak pisze się? Dobrze, bardzo dobrze. Łatwiej? No łatwiej, fajnie. Łatwiej niż kiedyś. Mi się pisało, jak kiedyś to byłem. Także nie było to takie łatwe, a prawda? Jak się rozmawiało. Kleksy też muszę były. Jakąś... Po skończeniu warsztatach z gliny idziecie ze mną na filc. Na film? Panie, filc, co ja chcę tak nie zrobić, a to nie będzie kręcenia filmu żadnego. To mi się ładnie. Na film. No ale to przecież idzie zlepić, to jak plastelina jest. Ale chcę chyba zrobić. No to rób. Trochę odstawię na ucho. Co? Ja zrobię sobie takie na uszy. A słuchajcie, później jak zrobicie te naczynka, nie mam tu kartonika żadnego, ale to... A właśnie, chciałam się zadać, czy pani nas pamięta. Bo wszystkich na tym szablonie z 5-6 warstw, później ugniata, polewa wodą, aż ona się sklepi, czyli włókna się połączą i będzie taka nierozdarta, nie do rozdarcia, tak? Tutaj mam kuleczki dla Was przygotowane. Woda z mydełkiem. Każdy dostaje po takiej kulce i zadanie Wasze polega na wyturlaniu tej kuleczki, aż ona się zmniejszy, czyli sfilcuje. Nie wyciskamy wody, tylko z tą wodą trzeba popracować, tak? Pani, proszę bardzo. Pamięta Pani, jak można... mi wyszło zamiast tego serca? A czy mogłabym wyjść na dwór? Możesz wyjść na dwór. Dam Wam kuleczki i wyjdziemy na dwór, jak już tak chcecie. Proszę. Dobra, będę już tak. Dobra, dobrze, tylko już sama nie wiem, czy... No to się będą drzwi trzymać? Nie, kawałek.